Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl. Jesteśmy na driftingowych mistrzostwach Polski. Spróbujemy Wam pokazać, jak wszystko wygląda od kulis, jak wyglądają przygotowania. Bądźcie z nami. Karolina Pilarczyk, która dzisiaj nam coś więcej opowie, jak to wygląda od środka. Hej! Cześć, dzień dobry! Więc jesteśmy właśnie po pierwszym dniu kwalifikacji. W sobotę były kwalifikacje, gdzie... No fajna trasa, bardzo techniczna trasa. Ona nie jest szybka jak na drifting, ale jest bardzo techniczna, jest przy ścianach, zony mamy przy ścianach, więc jest dosyć niebezpiecznie, było tutaj kilka wypadków. No i te kwalifikacje w moim przypadku przeszły bardzo ciekawie, bo tak jak mi się świetnie jeździło podczas treningów, tak potem jak doszło do kwalifikacji, to samochód stracił zasilanie i nagle się okazało, że nie mogę wyjechać. Szczęśliwie organizatorzy pozwolili, żeby ci, którzy się naprawiają, bo było na szczęście nas kilka osób, żebyśmy mogli wystartować i jednak przejechać te kwalifikacje na samym końcu, więc jechałam na dwóch akumulatorach i zakwalifikowałam się na piątej pozycji, więc miałam bardzo wysokie, dobre przejazdy na 90 punktów, co jest dużym sukcesem. I dzisiaj jest taki ważniejszy dzień, bo dzisiaj to są zawody. Wczoraj to tylko ustawiliśmy drabinkę, natomiast dzisiaj jest dzień zawodów. Od rana panowie tutaj naprawiali samochód i przygotowywali go do treningów. Właśnie trwają treningi Pro 1, bo ja jeżdżę w klasie Pro 1. I niestety samochód, jak widać, jest unieruchomiony. Na razie miałam jeden przejazd, czy dwa przejazdy, po których okazało się, że dalej tego zasilania nie ma. Jest to dosyć niebezpieczne u mnie, ponieważ ja tracę też wspomaganie, wyłącza się samochód i potem leci bezwładnie, a jednak jak samochód jedzie w poślizgu bezwładnie i bez żadnej kontroli, no to na torze wypadnie w trawę, tak, na żwir. Tutaj wypadnie w betonowe ściany. Więc ściągnęliśmy auto z powrotem do serwisu. Panowie starają się naprawić auto, przynajmniej żebym mogła wystartować już w zawodach. Będę startowała bez treningów, no ale trudno, no taki jest sport, z tym się też trzeba liczyć i trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze poszło. Trzymamy. Ej, Karolina, powiedz o aucie coś, bo na pewno będzie to interesować naszych widzów. Chodź bliżej, podejdziemy może, chłopakom tak, jest to samochód, możemy od tej strony. Jest to samochód, który jest na bazie Nissana 200SX, więc taki najbardziej kultowy pojazd, jeżeli chodzi o drifting. To jest dokładnie Nissan 200SX S14A, ale dużo osób pewnie tutaj widzów nie rozpoznało tego auta, dlatego że pod spodem właściwie mamy głównie amerykańskie podzespoły. Mamy silnik LS3, to jest 6,2 litra V8, amerykański silnik. Skrzynia biegów też amerykańska, zawieszenie i dyferencjał, wszystko jest performance'owe. Tutaj właściwie nic nie zostało z samego Nissana, no poza jakimiś drobnymi niuansami, elementami, spineczkami. I dlatego, że właściwie 90% tego auta i najważniejsze elementy są amerykańskie, dlatego całe auto zostało wystylizowane na samochód Camaro z 67. I dlatego ten body kit jest zupełnie inny, to nie wygląda jak Nissan. Ale co ciekawe, i to jest dosyć ciekawe, my tutaj w driftingowych mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski Drift Open jeździmy samochodami, które mają po 700, 800, nawet 1000 koni mechanicznych. Natomiast ja niestety nie wyrobiłam się z budową samochodu, więc to jest moje auto treningowe. I to jest auto najsłabsze w stawce, ma 475 koni i konkuruje versus samochody po 800 koni. I jak widać, kwalifikacje były niezłe. Poprzednie zawody już w tym roku też stawałam na podium na drugim miejscu, na czwartym miejscu, więc generalnie radzę sobie versus te potwory, 1000-konne potwory. Więc samochód sprawuje się fantastycznie, jak się sprawuje. Dzisiaj ma jakieś fochy. Dzisiaj ma fochy, ale na pewno chłopaki sobie poradzą, a właśnie co do chłopaków, twój team cały, możesz coś powiedzieć o nich, jak cię wspomagają, właśnie jak to wygląda zanim ty wyjedziesz w ogóle na te zawody, jak się przygotowujesz razem z nimi? Tak, to jest coś niesamowitego. Ja mówię, że w przypadku motorsportu jest tak samo jak w przypadku zespołów muzycznych. Wszyscy widzą wokalistę, a tak naprawdę on po prostu wychodzi, jest tym frontmanem, ale całą robotę robi zespół, tak? I gdyby nie ten zespół, to tego wokalisty by nie było. W związku z czym rzeczywiście u nas tak samo jest. Ja jestem kierowcą, ja tutaj...
organizuje budżet na to, sponsoruje, to czy organizuje budżet. Natomiast chłopaki, no bez chłopaków bym nigdzie nie pojechała, tak? Oni przygotowują auto do wyjazdu, więc oczywiście robią bardzo szczegółowy przegląd. No i dbają o to, żeby ten samochód cały czas utrzymać w grze. Więc jeżeli cokolwiek się dzieje, momentalnie, czy w hotpicie, czyli już gdzieś na torze, gdzie się rozgrzewamy, czy tutaj w parku maszyn, cały czas jak widać pracują, to jest nie tylko kwestia właśnie, jak są usterki, tak? Ale to jest kwestia, że ja muszę zmienić opony, zatankować samochód. I panowie w bardzo krótkim czasie muszą zrobić taki szybki przegląd, czy to auto nadaje się z powrotem na tor, bo te tory i te miejsca akurat, na przykład na którym dzisiaj jesteśmy, jest ogromnym obciążeniem dla samochodu. Tutaj są płyty, które mają łączenia, bardzo zawieszenie pracuje, bardzo zawieszenie dostaje po dupie, powiem to. No i rzeczywiście panowie muszą zobaczyć, czy się nic nie porozkręcało, czy nie ma jakichś luzów, czy wszystko jest w porządku, czy zaraz mi się nie połamią jakieś drążki, zwrotnice i tego typu rzeczy. Więc faktycznie, gdyby nie ten zespół, mnie by tam nie było. Jeżeli wyprostujemy chociaż na moment, stracimy kontrolę nad samochodem, to jest po przejeździe. To nie ma, że znowu zainicjujemy poślizg i pojedziemy i zakończymy ten przejazd. To jest zero za ten przejazd. I do tego jeszcze w walkach my musimy być jak najbliżej przeciwnika drugiego, kopiować jego linię. Więc naprawdę to jest dosyć trudna i wyrafinowana sztuka, jeżeli chodzi o jazdę właśnie w driftingu. I musimy być mega skoncentrowani, więc głowa tutaj ma ogromne znaczenie. Nie ukrywam, że jak są jakieś usterki, kiedy wiem, że nie mam treningu, kiedy wiem, że nie jestem rozjeżdżona, to też mi trochę wpływa na głowę, że no nie jadę tak pewnie siebie, taka pewna siebie, jakby to było po treningu, tak? No ale taki sport, no generalnie gdzieś muszę raczej to odrzucić od siebie i pomyśleć, okej, no nie było tego treningu, ale miałam świetne przejazdy wczoraj, potrafię dobrze jeździć, więc damy radę. A powiedz Karolina, bo tak teraz się zastanawiam, jak mówisz o starcie, o samym starcie, tym momencie startu, jak już, bo pewnie jest stres przed, jakiś pewnie odczuwasz, mimo że jesteś już, wiesz, po wielu, wielu wyjazdach, to... I kiedy on mija? W tej pierwszej sekundzie, jak już ruszasz, to on mija, czy w jakimś dalszym etapie? Tak, rzeczywiście, pomimo że tych startów mam ze sobą bardzo, bardzo dużo, to jest ten stres, zawsze jest ten stres. Natomiast jak się ustawia człowiek na starcie, do pierwszego przejazdu, bo walka polega na dwóch przejazdach, jak się ustawia do tego pierwszego przejazdu, to rzeczywiście wszystko tam się gniecie, zwija w środku. Po puszczeniu nas to wszystko odpuszcza i w tym momencie, jak już jedziemy, jak już walczymy, jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na tej walce. No i potem jak zjeżdżamy, ustawiamy się do kolejnego przejazdu, to już jest coraz lepiej, tak? I ja zawsze się śmieję, że właściwie najgorsze to jest te top 32 i ta pierwsza walka w tym top 32. Potem, jak już się zaczyna walczyć i się przechodzi do kolejnych, top 16, top 8, to już jest człowiek coraz bardziej nakręcony, coraz bardziej taki podekscytowany tymi wygranymi walkami, pozytywnie nakręcony i rzeczywiście już ten stres w tym momencie zupełnie ucieka. A jak, powiedz mi, jak już jesteś po... Nie, po tych wszystkich wyścigach to masz taki, jakby wiesz, wcześniej jest ta adrenalina, wyrzut kortyzolu i tak dalej, a potem jesteś taka wypompowana i szczęśliwa, czy jak to wygląda? Tak, bardzo często jak wracam po zawodach, to padam. Jestem rzeczywiście niesamowicie, ta adrenalina jak ze mnie spłynie, to... Czuję się szczęśliwa, ale jednocześnie fizycznie potwornie zmęczona. I faktycznie wracam do domu, to czasami nawet na drugi dzień
To się śmieję, jak moja PR menedżer kiedyś zadzwoniła do mnie na drugi dzień po zawodach, jak myśmy byli w drodze powrotnej, wracaliśmy z zawodów i ona coś chciała, żebym coś napisała, czy się wypowiedziała. Ja mówię, Renatka, mój mózg to tylko podtrzymuje funkcje życiowe dzisiaj, ja nie jestem w stanie w ogóle się skoncentrować, myśleć. I to naprawdę może trwać nawet cały dzień, tak? Więc rzeczywiście ta adrenalina i te emocje, które działają, które buzują, które właściwie tak nie czuć, że jestem na takich maksymalnych obrotach teraz, ale rzeczywiście to sprawia, że potwornie dużo wyciąga ze mnie energii i ten drugi dzień po zawodach, to ja jestem taka zmulona, trochę w takim slow motion i potrzebuję trochę takiego rozpędu do kolejnego weekendu, bo akurat jeżeli chodzi o dzisiejszy, o ten rok, to jeździmy co tydzień. Co tydzień wchodzimy na najwyższe obroty. Teraz trwają przygotowania do wyścigów. Zobaczcie, jak ciężko pracują wszystkie ekipy. Ze mną Bartosz Ostałowski, cześć. Cześć, bardzo mi miło. Powiedz mi, jak ci się właśnie jechało dzisiaj, bo jesteśmy już po twoich zawodach. Tak, to prawda. Moja klasa skończyła swoje przejazdy. No, bardzo jestem zadowolony. Wczoraj dość wysoko kwalifikacje, bo trzecie miejsce. Dzisiaj w ogóle ta trasa betonowa sprawia takie wrażenie, że się zmienia cały czas przyczepność. Bardzo nagumowana w tej chwili, więc dzisiaj też była inna ta przyczepność, ale z każdą parą już dzisiejszą, finałową, rozjeżdżałem się i czułem się coraz bardziej pewnie na tym torze. No i też to jakby miało odzwierciedlenie w przejazdach. I powiedz, jakie emocje ci towarzyszą przed startem, no bo jesteś zawodowym drifterem. Tak, no ja zawsze staram się jakby wyłączyć jak najwięcej tych emocji, skupić się 100% na celu, powtarzam sobie w głowie jeszcze trasę, którą mam przejechać, w którym miejscu hamuję, w którym miejscu zaciągam ręczny, staram się jakby zobaczyć to jeszcze przed przejazdem, no i później już tylko pełen ogień, no i oczywiście walczymy, no już praktycznie w finałach każda para to jest taka para o wszystko, bo już nie mamy nic do stracenia. Jeden błąd odpadamy i kończą się dla nas zawody, więc to na pewno jest duża presja i dużo adrenaliny przed tym startem. A jakiś najtrudniejszy moment w wyścigu dla ciebie to? Chyba ta pierwsza para, to jest taka para na przełamanie, że jeszcze się pojawiają te emocje, jest jeszcze trochę tej niepewności, jak to będzie, bo jednak to jest ten pierwszy kontakt z drugim zawodnikiem, ale jak ona już minie, jak ta pierwsza para przeszła dla mnie, no to już ta presja trochę zeszła, no i już jechałem bardziej swoje. No i bardzo fajnie, bo finał B wygrany dla mnie, więc na pewno jest podium. Prawdopodobnie trzecie miejsce, no ale to jeszcze ogłoszą sędziowie. Troszeczkę żałuję, bo w walce o finał A spadła mi opona i tak naprawdę z przyczyny technicznej jakby spadłem na tą walkę o trzecie, czwarte. No ale i tak się cieszę, bo podium zawsze cieszy. Jasne. A powiedz, Bartosz, jeszcze o swoim aucie. A możesz coś opowiedzieć, jakie masz parametry różne dla fanów motoryzacji? Samochód jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ w zasadzie jestem jedynym kierowcą na świecie, który prowadzi samochód stopą, sportowym, tak, drifterem. Więc mój samochód musi być dopasowany też do moich potrzeb. To jest BMW 92 z potężnym silnikiem LS3 z Corvetty, doładowany dwoma turbosprężarkami. To wszystko jakby jest połączone z 8-stopniową skrzynią biegów automatyczną, 8 HP ZF-a, którą mogę zmieniać biegi prawym barkiem. Więc koło fotela mam łopatki, zmieniam biegi prawym barkiem, lewa noga na kierownicy, prawa gaz, hamulec, jeszcze hamulec ręczny, no więc dość dużo rzeczy ma do wykonania. No ale jak widać, jestem w stanie już teraz rywalizować tak naprawdę na równych zasadach z całą stawką tutaj w driftingowych mistrzostwach Polski. No więc też całym teamem cieszymy się z tego poziomu. No i na pewno bardzo z tej okazji dziękujemy sponsorom, bo bez nich nie miałbym takiej możliwości, żeby cały czas rozwijać siebie i samochód. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i gratuluję podium. Dziękuję. Do zobaczenia przy następnych rundach.
Szygoński, hej. Cześć, dzień dobry. Jakub, opowiedz, jak emocje, klimat i w ogóle wrażenia przed wyjazdem. Jest bardzo ciepło, jest super gorąco, jesteśmy na Bemowie w Warszawie. Zaraz wjeżdżamy na rywalizację w parach. Na pewno nie mogę się doczekać, ale też oczywiście stres jakiś tutaj zawsze idzie z tym. Obawiasz się jakiegoś konkurenta, konkurentki? Każdy konkurent jest mocny. Jest Karolina Pilarczyk na pewno w naszej klasie, więc też mogę ją gdzieś w tej drabince spotkać. Więc tutaj trzeba będzie się skoncentrować, skupić i jechać. Na pewno na każdym tutaj przeciwniku trzeba być, mieć jakby no, nogę na gazie. Powiedz, ile trwały przygotowania twojego auta? Widzę, że to jest Toyota, ale jako? Powiedz coś o niej. My się ścigamy Toyotą GT86. Jest to no, profesjonalny samochód do driftu, który ma 900 koni mocy. Jest to no, taki samochód, który no, daje mi na pewno bardzo dużo frajdy z jazdy, ale też jest bardzo szybki. To jest samochód, który to jest już piąta generacja tego auta, więc co zimy on jest modyfikowany i przerabiany. No i tak, no nitro, 3-litrowy turbosilnik, około 1250 kg masy, oczywiście klatka bezpieczeństwa, fotele. Kuba, powiedz, czy tobie towarzyszy, mówiłeś o stresie, a czy towarzyszy tobie jakaś taka adrenalina, jak już jest ta pierwsza sekunda, kiedy już wyjeżdżasz, to co się dzieje w twojej głowie? Oczywiście adrenaliny jest bardzo, bardzo dużo, no bo adrenalina plus stres wiąże się z to, że organizm i głowa jest przygotowana do tego, żeby zaatakować. No na pewno w momencie, jak czekamy na starcie, to jest to stresujący moment, ale też ta adrenalina pomaga, żeby idealnie pojechać, bo drift jednak jest to taka dyscyplina, która jest, no, jest to bardzo krótki przejazd, więc praktycznie żadnego błędu nie można popełnić.